Wyższa Szkoła Bankowa zorganizowała drugą edycję turnieju Liga Mistrzów Negocjacji Słuchaczy Studiów MBA. W pierwszym etapie 12 grup wzięło udział w eliminacjach, które wyłoniły 4 zwycięzców. Zwycięzcy zagrali w finale, do którego przygotowali mentorzy Paweł Muzyczyszyn, Maciej Stoński, Katarzyna Wardzała i Zbigniew Dzideczek. Dzisiejszy dzień finałowy składał się z bardzo ważnych etapów, które pozwoliły wyłonić zwycięzcę. Pierwszy etap rozgrzewkowy. Uczestnicy wzięli udział w grze Rewolwerowiec. Gra oparta na systemie licytacji, która z jednej strony pozwala przeczytać i popatrzeć z perspektywy biznesu, jakimi się kieruje strategiami i jednocześnie dobrać właściwą taktykę, aby zwyciężyć. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ta rozgrzewka pozwoliła im wejść w pełną fabułę gry Wschód Dzikiego Zachodu, która się składa z kolejnych 3 faz. Pierwsza faza to oczywiście przygotowanie i poznawanie partnerów i adwersarzy, którzy również biorą udział w grze. Druga faza ofertowa, która pozwalała realizować transakcje, dzięki którym budują swój biznes. Trzecia finałowa, która w ostateczności wyłania zwycięzców całej symulacji. Całe doświadczenie pozwoliło im się sprawdzić i jednocześnie upewnić, na ile jest w nich gotowość do stawiania czoła coraz bardziej wymagającym regułom biznesu. Ta gra jest skierowana do biznesu nie tylko dlatego, że jest symulacją pewnych zachowań. Ta gra jest doskonała ze względu na to, że wynik jest niewiadomy. Właśnie tak jak w życiu. Zwyciężył dzisiaj najlepiej przygotowany zespół. Od strony emocjonalnej, mentalnej, ale przede wszystkim merytorycznej, który najlepiej przestudiował warunki gry, zasady i informacje, które były dostępne i możliwe do przestudiowania. Można wyciągnąć takie lesson learned z tego spotkania, że to właśnie braki tych odpowiedniego tego przeanalizowania informacji na wejściu spowodowały, że te kolejne drużyny, no trochę im zabrakło do tego zwycięstwa. Była symulacja pewnej gry i bardzo dużo można było się nauczyć. Z jednej strony nauczyć się pewnych elementów negocjacji, spotykania z ludźmi, pracy na bardzo wysokich obrotach przez kilka godzin, ale z drugiej strony też można było nauczyć się, ja się nauczyłem tego, jak postępować w prawdziwych negocjacjach. Wiem, że do negocjacji trzeba podchodzić zespołowo, trzeba być dobrze przygotowanym i to jest główny sukces i myślę, że to jest główna wartość tej gry. Do pewnego momentu ta gra jest po prostu grą, gdy zaczynają się emocje, zapominamy o tym, że to jest gra i robimy biznes. Meldujemy wykonanie zadania i idziemy na kolację. Tak to jest, tak się wygrywa. Chcesz przeżyć emocje? Zapraszam do gry.